28 lutego odbędzie się czwarta edycja projektu Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W gminie Nidzica bieg odbędzie się po raz drugi. Symboliczny dystans do pokonania we wszystkich miastach organizujących bieg wynosi 1963 metry. Jest to nawiązanie do daty śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franciszka, pseudonim Lalka. Akcja jest dobrą lekcją patriotyzmu i historii dla młodego pokolenia. Łączy sport z historią i z naszą państwowością. Nie ma nic lepszego. Nie ma lepszej lekcji historii dla młodego pokolenia i dla ludzi, którzy doświadczyli tych okrutnych lat. Biec mogą wszyscy. Udział jest bezpłatny. Wystarczy zapisać się i w niedzielę 28 lutego stawić się na starcie. Każdy z biegaczy otrzyma koszulkę z wizerunkiem jednego z żołnierzy wyklętych oraz pamiątkowy medal. W poprzedniej edycji 1 marca ubiegłego roku wzięło udział ponad 20 tysięcy biegaczy z 81 miejscowości.